Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w The Sims 3. No i pewnie jak już zauważyliście, mieliśmy mały remoncik, a raczej powiększenie domu, bo na remont to nam za bardzo nie starczyło. Zaraz Wam wszystko pokażę, a Wy zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i już lecimy do, słuchajcie, do rozgrywki. Pokazuję Wam, co ja tu wymyśliłam. A więc, zrobiłam schody. The Sims 3 są okrągłe schody, przypominam, okrągłe schody mamy. To takie zaokrąglone i proszę bardzo, tutaj właśnie są schody. Wow, co to było? Na górę, ale które pewnie będą nam... Dobra, nieważne. No i na górze zrobiłam sobie tak, 3 pokoje i łazienkę. Także mamy tutaj zapas już dla dzieci na przyszłość. No i wiemy, że mamy jeden pokój na dole, tak? Właśnie dla naszego najstarszego Lukasa. No a tu będzie dalsza gromadka dzieci, bo mamy 3, jeszcze 4, 5, więc jeszcze 2 dojdzie, więc akurat 3 pokoje pomieścimy się, słuchajcie. No ale na razie za bardzo nie mamy pieniędzy, bo zostało nam 284 simoleony. Nie mamy pieniędzy, żeby te pokoje wyposażyć. Dałam tutaj chłopakom właśnie tylko łóżeczka, jakiś mały dywanik. No i tu na górze sobie oni na razie są. No i z czasem będziemy, prawda, z biegiem czasu remontować, zarobimy pieniądze według potrzeb, co nam tam będzie trzeba, to będziemy tutaj, słuchajcie, tu jeszcze tylko w łazience udało mi się postawić prysznic i w sumie tyle, więc no jak widać przydaje się. Więc tak to będziemy z tego... Tak, więc powiększył się nasz domek. Myślę, że spoko, że nawet ładnie tutaj wyszło to. Będziemy, słuchajcie, jeszcze w dalszym ciągu tutaj remontować. Dobra. Ty sobie to się... I w ogóle, posłuchajcie, oni obydwoje i Przemysławowi wyskoczyło powiększyć rodzinę i naszej Tami powiększyć rodzinę. Więc słuchajcie, oni po prostu wkręcili się w te dzieci. Wkręcili się w te dzieci naprawdę. Więc... Wiesz co, może ty go znieść tutaj na dół, to on sobie tutaj się będzie bawił. Temu towarzystwa brakuje, to zaraz Tami zje to. To do niego pójdzie. A ty jak tam? Tami ma dzisiaj urodziny, o kurczę. To ty też sobie zjedz, jak się wykąpiesz. No to ładnie. To Tami będzie już... A to ona ma urodziny, jak jest w ciąży? Ona jest w ciąży? A może ona nie jest w ciąży, co? Może my jeszcze nie zaszliśmy, ja już zapomniałam. Czy w ostatnim odcinku na koniec staraliśmy się o baby, czy nie? Dobra, chodź tutaj do naszego najmłodszego, jak on się... Joe. I weź go, wyściskaj. Baw się wspólnie. O. No i patrzcie, on cały czas, wiecie, ma... jakieś tam interakcje, żeby z dziećmi w ogóle, więc nasz Przemysław jakąś taką odmianę, słuchajcie, przeszedł, mam wrażenie. O, jest ten. Dobra, skorzystaj sobie później. Czy ty idziesz dzisiaj do szkoły? Nie, bo dzisiaj jest Dzień Miłości, okej. Okay. To odrobisz sobie lekcje, wiesz? Odrobisz sobie lekcje. Co ci? A, ty dopiero zaszłaś na górę tu dopiero. My chyba jednak nie staraliśmy się o to dziecko. Skarbka możemy ten? Postarzyć? No dobra, Tami. Będzie już dorosłą, słuchajcie. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Uhu, yeah. Oj, ten przylas, Jezu. No. O nie, włosy jej się zmieniły na warkoczyki. No dobra, zjedzcie sobie tego torta. To nic, ja zaraz pójdę do kas i ją zmienię. Kto do ciebie dzwoni, co? Okej, okay, oczywiście mam od Was prezenty i wysyłam Wam prezenty. Pamiętajcie, że możecie mnie zaprosić na Simpage'u. No i przyjmuję tutaj pierwszy z brzega. Pozdrawia Simka w ciąży. No i my pozdrawiamy, chociaż jeszcze w ciąży nie jesteśmy. Dobra, wysyłamy też prezent niespodziankę. Napiszemy Tami pozdrawia. O, Tami pozdrawia. I tutaj proszę bardzo. Mam nadzieję, że się prezencik przyda i spodoba. Kolejny. A tutaj coś dla chłopaków do zabawy się przyda. O, luksusowy pakiet wyślemy. To będzie 2. Dobra, zobaczmy na końcu, od kogo tu mamy. O, tu mucha. Natusia, o, przyjmiemy od Natusi. Jakiś ten. Dobra, tu weźmiemy też prezent, niespodziankę. Okej. Okay. Weźmiemy może, który pakiet... Może luksusowy, to może coś fajnego. Telewizor, widzicie? To też wyślemy. To już będzie 4, dobra. No i teraz szukamy kogoś jeszcze innego. Mąż naprawił mi store i mogę wysyłać prezenty dla Tami. Mam nadzieję, że to będzie coś, co podratuje budżet. Pozdrawiam. No mamy nadzieję... 3,5 tysiąca! No podratowało, słuchajcie, budżet. No pięknie.
podratowało. Elegancko, słuchajcie. Wiedziałam, co otworzyć. Przyda nam się jakby nie patrzeć. Wszystkim bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za prezenciki. Wysyłajcie dalej, ja będę przyjmować i będę Wam odsyłać. Pozdrawiam, buziaki. 3,5 tysiąca, elegancko, na remont, idealnie. Do kogo to telefon dzwoni? Do Tami? Nie. Nurkuje, a mu telefon dzwoni. Dobra, młody tutaj, słuchajcie, szuka eliksiru. Może w końcu uda mu się wynaleźć ten eliksir, który jest nam potrzebny. Tami pozdrawia, to ten, Przemysław wysyłał. Dobra, Przemysław, chodź tutaj, bo trzeba młodego nakarmić. A ty jesteś i tak znudzony. Oni to by chcieli wszyscy na Festiwal Miłości pojechać, ale... że Festiwal Wiosny, bo dzisiaj mi Dzień Miłości, no ale jakby... przy dzieciach nie mamy na to czasu. Słyszeliście to? Była melodyjka. I jesteśmy w kolejnej ciąży. Mam nadzieję, że tym razem, słuchajcie, trafi nam się dziewczynka, żeby chociaż jakaś babka była w tym pokoleniu oprysztami. Byłoby fajnie. Dobra, przedstępsz sobie jeszcze, o, gofra zjedz i śpi, a ty idź spać. No, także wszyscy już tutaj zmęczeni kładą się spać. No, a my, słuchajcie, mamy kolejne dzidzi w drodze. Dobra, nie mogłam się powstrzymać. Tu ogólnie jeszcze to będzie wszystko, wiecie. Ustal kolor świateł, białe. Wszystkie światła. Tu wszystko jeszcze będzie, wiadomo, poprawiane i tak dalej. Ale chciałam, żeby w tej łazience była pralka. Na pralkę nam starczyło, na suszarkę niekoniecznie, więc na razie będzie tylko sama pralka. Tutaj mamy też kosz na pranie, tutaj mamy właśnie, wiecie, umywalkę, tutaj mamy lustro, kibelek, tutaj jest dużo okien w tej łazience, więc dałam takie jakby ala zasłony, znaczy takie ala żaluzje, trochę tutaj tak, ale nieważne. I tu jeszcze będzie właśnie, w tym miejscu będzie jeszcze suszarka, tylko na razie nas na nią nie stać po prostu. Także taka szybka, mała metamorfoza łazienki za te 3,5 tysiąca simoleonów, co dostaliśmy, także przydało się. Dzisiaj mamy jedne wielkie urodziny, bo tak, Harvey ma urodziny, Joe ma urodziny, Lukas ma urodziny i Przemysław ma prawie urodziny. No i wczoraj miała też urodziny nasze, a przecież Tami. Więc pomyślałam sobie, że dzisiaj jest przy okazji piątek, po prostu jedną wielką imprezę. Co prawda nie stać nas na tą imprezę, więc może nie będziemy organizować, ale po prostu zaprosimy babcię, ciocię, wiecie, i postawimy tort. I będzie impreza. Ogólnie byśmy zrobili dobrze w ogródku coś, ale patrzcie, jak pada. Ja bym chciała też zrobić im tutaj dookoła domu fajny ogródek, ale na razie nas to nie stać. Dobra, idź ty jeszcze spać, bo ty się nie wyspałeś, a ty chodź, podaj śniadanie, bo w sumie to już nic nie ma do jedzenia, wiesz? Chodź, podaj śniadanie, to właśnie nasz Lukas wstanie, to zje, bo on patrzy, że jest strasznie głodny. Zresztą, a nie, Harvey akurat poszedł spać, dobra. No i będziemy musieli jechać też do sklepu, no to któryś z rodziców pojedzie do sklepu i kupi. On jest coraz większy. To on teraz będzie nastolatkiem, tak? Do teraz to już jest, słuchajcie, przerażający, że tak to nazwę. Jest przerażający. A, ty do szkoły jedziesz, to zjesz w szkole. Dobra. Jezu. Teraz tak pada dużo, więc ja ten, tutaj postawię im na górze. Jak na razie jest pusto w tych pokojach wszystkich, to może mieć sobie na górze, żeby właśnie mógł też robić to, będąc w domu, żeby nie padało mu na głowę, nie? O Jezu, no ale już teraz jest naprawdę przerażający, jak taki jest większy. A ty do pracy? Czemu ty nie idziesz do pracy? Na co ty czekasz? O kurde. Przemysław otrzymał nazwisko współpracownika, którego zna i poproszono go o decyzję. Czy tego pracownika należałoby zwolnić? Współpracownik dobrze pracuje, ale bardzo gwałtownie sprzeciwia się większości opinii twojego kandydata. Czy Przemysław powinien zatrzymać współpracownika, czy zwolnić go? Zwolni. Aby nas nie zwolnić. Ciężka praca. O, podwyżkę dostał. No pięknie. Też spóźnił się dzisiaj do pracy, ale podwyżkę jak dostał i dostanie pewnie awans, na którym on jest na czwartym. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, chodź tam i skończ ten obraz, co zaczęłaś. Ach, Harvey, Boże, czemu ty się bawisz tym dziwolągiem? Dlaczego? Ogólnie rybka nam... Mówiłam, że nam zdechnie szybciej niż to możliwe. No i tak się stało, no już nie mamy rybki jakby. Mieliśmy ją jeden odcinek, słuchajcie. Jeden odcinek była ta rybka. Dobra, tutaj sobie śpisz, a ty sobie skończ. Nie bez powodu te dzieci wszystkie maluje ona. To pewnie ona, to pewnie Przemysław, albo to Przemysław. No i mamy to.
Awans, jest, radny. O, Lukas zdobył ten tytuł wzorowego ucznia. Wspaniale. Ła, wzorowy uczeń, super. No pięknie, mądre dziecko, dobra, a ty? On chce wyjść, pójść do baru. Pójść do baru, słuchajcie. Dobrze, wracajcie chłopaki do domu, bo trzeba zrobić urodzinki. No właśnie, Przemysław Kub, bo ja go wysłałam właśnie po tort, no i weź kwiaty dla żony, no. A, Lukas jakąś koleżankę przyprowadził. Pobaw się z nią w berka. Ciekawa koleżanka, budyniowa oczywiście, bo taka sama jak wszystkie simy, ale fajnie, no niech ma znajomości od małego, nie? Tak pomyślałam, że nie będę sprzedawać tego obrazu, tylko go tu powieszę im, to jest taki ich rodzinny, powiedzmy, obraz. Dobra, Przemysław, dawaj ten tort, stawiaj i zdmuchnij świeczki Joe najpierw, od najmłodszego zacznijmy. Ja zapomniałam właśnie Lukasa w ogóle zapisać na ten... Na jakieś zajęcia pozaszkolne, ale dobra, zapiszemy go teraz, jak będzie nastolatkiem, a Harvey'ego zapiszemy od razu na urodziny, po urodzinach właśnie do tego. I myślę, że Harvey jako dziecko w wieku szkolnym odziedziczy pokój po Lukasie, no bo on jest taki iście pod takie dziecko w wieku szkolnym, a Lukasowi damy na górze pokój, żeby miał sobie, jako nastolatek, zrobimy mu. Tylko na razie nie stać nas na nic, tylko na łóżko ewentualnie. Joe, będziesz toddlerem, ale super, super. Jezu, naprawdę, jak mnie wcześniej nie przerażał ten skarbek, jak był jeszcze mniejszy, tak teraz jak już jest taki duży, to mnie trochę przeraża. Nie żeby coś, 100 lat, o, w tych butach oczywiście. Dobra, teraz, czy możemy z tego samego tortu skorzystać? Czyli powinnam kupić 3 torty w takim razie. No to trochę słabe jest, bo w czwórce to się korzysta, jeszcze się wstawia do lodówki i się czeka do następnych urodzin, nie? Wywalamy, ja nie lubię, jak oni mają te torty. Nauczyć Joe chodzić, no to nauczysz go, na pewno go nauczysz chodzić. No dobra, więc musimy kupić kolejny tort, bez sensu. Dobra, a ty będziesz wymiotować. Przemysław, dawaj tutaj teraz Harvey'ego. Dawaj, dawaj i na końcu Lukas. O, o, o! Wszystko się złożyło, że wszyscy, no i w sumie dobrze, bo... Z głowy, nie? Wszyscy za jednym zamachem. Nie będzie trzeba tych urodzin tyle robić. Dobra, zaraz Joe'ego też w ogóle zaraz wejdziemy, poprzerabiamy ich, no bo... Kuba! Jo! Teraz już nie trzeba gości zapraszać, tyle nas tu jest w domu. Udało się, brawa! Brawo, brawo! Dawaj, no! Tup, 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 tylum. Neurotyk. Czemu trudne dojrzewanie? Nauczyliśmy go chodzić. Dobra, i tak byśmy mu losowali. No i super, tak, wszyscy są źli, bo płacze mały. Dobra, i jeszcze ostatni tort dla Lukasa. Lukas już sam będzie potrafił zdmuchnąć świeczki. Lukas, tak, dawaj, chodź. Coś też szybko minęło. O Jezu, no przeraża mnie ten. On jak był właśnie tym dzieckiem w wieku szkolnym, to jeszcze był spoko, teraz to jest takim wielki, to aż dziwnie. No, dawaj, Lukas! Tak! Uhu! Co oni są wszyscy uradowani, słuchajcie, uradowani tymi urodzinami. Dobra, ze względu na jego sukcesy możesz wybrać cechę. No ja i tak, raz, dwa, trzy. Urodzony wykonawca, no proszę. No dobra, teraz musimy ich troszeczkę poprzerabiać. Dobra, ty sobie możesz iść spać. A ty to w sumie... Wiesz co, chodź tu na górę. Sobie skorzystaj, weź prysznic i sobie idź spać wtedy, o. Ty, no, pójdziesz spać, przyjęcie urodzinowe, no i dobra. Chłopaki nam podorastali. Nie jedz już, bo ty już jesteś najedzony, no po co już jadł? Trzeba mu łóżko jakieś kupić tutaj na górę. Myślę, że ten pokój będzie dla niego odpowiedni. No tak, już maskotka uniwersytetu przyszła. Dobra, kupiłam mu inne łóżko. Niech ten, ale tak o, musimy Joe'ego troszeczkę zrobić, bo on ma te buty, więc trzeba iść do mastera kontrolera, żeby go ogarnąć. Ma, słuchajcie, blond włoski i ma takie straszne ciemne oczy. Ale ogólnie ładne te ich dzieci są, mam wrażenie, i są ten akurat, nasz Harvey jest podobny do, mam wrażenie, do Tami. Ale też blondynek właśnie i ładną mają taką karonację. Właśnie, bo Przemysław jest taki troszeczkę ciemniejszy i karna... No ładnie, ładne te nasze dzieci. Dlatego chciałabym, żeby nam się w końcu dziewczynka urodziła.
To, żeby była słodka i urocza. Chociaż mówię, nie wykluczam tego, że na przykład w następnym pokoleniu moglibyśmy grać na przykład chłopczykiem, bo czemu nie? O, jakie ładne buty są za Steam Pointsy. Takie o. 25 Steam Pointsów. O, dobra. Że moglibyśmy grać facetem, nie? A jeszcze nawet, nie wiem, właśnie kolejne pokolenie. Wiecie co? Możemy zacząć powoli się zastanawiać, jakie byśmy chcieli kolejne pokolenie, czyli w jaki dodatek będziemy chcieć grać. Ja teraz tak właśnie sobie pomyślałam, jak ta maskotka przyszła, ta maskotka uniwersytecka, że kolejnym dodatkiem do ogrywania fajnie by było, jakby był studenckie życie, nie? No bo mamy tutaj tyle tych dzieci, więc na studia tak czy siak będziemy musieli pójść, znaczy musieli, raczej pójdziemy. Więc może właśnie studenckie życie. Co wy o tym myślicie? Albo macie jakiś inny pomysł, to dajcie znać w komentarzu. Bo już powoli możemy się zastanawiać właśnie, jaki dodatek będziemy ogrywać w kolejnym pokoleniu. Czekam na wasze wypowiedzi. No już na przykład... czekajcie, to jest... Tamten to był Joe, a to jest Harvey. Harvey już ma trochę inną twarz. Patrzcie, że nie wyszły nam budynie, te dzieci są inne. On ma nos taki bardziej spiczasty. Harvey ma, Joe miał taki bardziej nie wiem, szerszy. Taki bardziej właśnie jak nasza Tammy. A ten ma taki bardziej spiczasty nos. No spoko, spoko, że właśnie są inni, prawda? Spoko, że są inni. Dobra, teraz ja go przebiorę. I później jeszcze nam zostanie Lukas. Ten jaki krzaki ma. O, ale jakie ma niebieskie oczy. I też ma inne. Nie wiem czemu na pierwszy rzut oka, jak on mi tak się tutaj pokazał, to mi przypomniał, wiecie kogo? Damona Salvatore z Pamiętników Wampirów. Kto oglądał, ten będzie wiedział, o co chodzi. Nie wiem dlaczego tak jakoś, tak jak na niego spojrzałam. I chyba go zostawię w tej fryzurze, bo mi do niego ta fryzura pasuje. Dobra. Damona Salvatore. Tak, tak, tak. Tutaj mi go on przypomniał. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Ale jakoś tak. Dobra, biorę się za ogarnianie jego i wracam do was. Dobra, chłopaki zostali ogarnięci. W takim razie, czekajcie, a ten mały gdzie jest? A, jest. A, też. A ten? A ten śpi. No tak, ja zapomniałam, że został jeden mały w sumie. No tak. Tutaj Harvey jest właśnie śpiący. Lukas śpił u siebie. No i tutaj nasz tatusiek też. A, zapomniałam, teraz będą nam się wszędzie ubrania, słuchajcie, kumulować. Bo mamy pralkę. Tak jest. No dobra, i śpi nasza rodzina pełna. Pełna, dosłownie pełna rodzina. Mamy trójkę. Jest w drodze kolejna Gigi. I ciekawa jestem właśnie, skoro mamy tą cechę płodna, czy urodzą nam się teraz bliźnięte, czy jednak, czy raczej pojedyncze dziecię. I czy będzie to dziewczynka, czy będzie to chłopiec. Będziemy musieli to zobaczyć w kolejnym odcinku, już w przyszłym tygodniu. Śledźcie mojego Instagrama, śledźcie mojego TikToka, bo teraz tam się dzieje dużo, jest dużo teraz live'ów też, więc zapraszam was też na TikToka, na mojego Discorda. Wszędzie, linki macie w opisie. I będę kończyć ten odcinek właśnie. No powiem wam, że rozkręca nam się tutaj brygada, rozkręca nam się tutaj cała seria. Dlatego też mówię, możemy już powoli myśleć o tym, jaki dodatek będziemy ogrywać w kolejnym pokoleniu. Piszcie mi swoje propozycje. Ja bym szła chyba raczej w studenckie życie, aczkolwiek, no nie wiem. Myśmy wtedy wybrali dziedzica i tym dziedzicem byśmy poszli na studia i ograli w ogóle sobie studia wzdłuż i wszerz, czy raczej byście coś innego wybrali. Więc dajcie znać w komentarzu, ja się teraz z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa, pa!